Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sani. Cześć wszystkim, z tej strony plaga. Zaczynamy kolejny odcinek ze Scrap Mechanika. To się nie rymowało, ale mogłoby. Wyobraźmy sobie, że się rymowało i że kolenda była świetna. Okej? Okay? <laughs> Dzisiaj zaczynamy czwarty level w Challenge Modzie. Jest niedziela, godzina 13.13. Uuu, ale trafiłem. Więc wy obejrzycie odcinek pewnie około 14.30, jak się wyrobię. Ale zobaczymy, no. Mm. Nie oglądałem jeszcze tego levelu. W sensie, tyle co widziałem w ostatnim odcinku, to tyle wiem. Nie wiem jeszcze na czym to polega, o co tam chodzi, czy na pewno wypadają jakieś kulki. Yy, przekonamy się na odcinku. Nie chciałem sobie psuć zabawy i żeby to nie wyglądało tak, że ja już wiem co zrobić i zbuduję to na szybko i odcinek będzie trwał 5 minut. Więc, zbadamy ten odcinek. Znaczy, zbadamy ten level na odcinku całkowicie. Dowiemy się o co chodzi i postaramy się go przejść jak najszybciej. Jak najszybciej. Yes, yes. Wow, ale level. Mogę zmienić rzeczy? <grych> Dobrze. Jak ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi w Challenge Modzie, jest to nowy tryb dodany do scrap mechanika. Wystarczy sobie uruchomić beta test w Steamie i wtedy możecie grać, jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to u mnie w zakładce społeczność wrzucę Wam screena od twórców gry i tam jest wszystko narysowane, co i jak zrobić to jest level właśnie prawdopodobnie będziemy wozić jakiś towar, który będzie stąd upadał, czy to będzie skrzynka, czy to będzie kulka, nie wiem jeszcze ale zakładam, że coś tutaj upadnie, tylko nie wiem jak to coś włączyć, żeby upadło czy to aby na pewno będzie chodziło o to, czy to nie będzie jakiś przycisk do kliknięcia w sumie no, nie jest to tak do końca powiedziane, no ale to wygląda tak jakbym miał tutaj kulkę jakąś włożyć, rzeczywiście. I ta kulka dopiero aktywuje coś tutaj. Mm, tak, 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 poleci sobie prąd tutaj. Tędy, 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 tędy. Bardzo duży ten level. No i to już będzie tutaj aktywne. A tu mamy drugi aktywator, który musimy wrzucić coś tutaj. I to widzicie, też jest poziom wyżej jakby. I to jest o dwa klocki wyżej. Nie wiem, czy to są dwa realne klocki, czy czasem nie. Cztery. Tak, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery klocki, czyli na pięć. Czyli to do góry też się musi podnosić. Nie tylko musi łapać z ziemi, ale też do góry się podnosić. I to jest problem. Jakiś. Na pewno. Do rozwiązania. Zobaczymy, jakie mamy części. W zasadzie to widzieliśmy. To jest problem. To jest największy chyba problem tego, że mamy tylko jeden podnośnik. I jakoś z tym podnosikiem trzeba będzie pracować. Silnik elektryczny też mamy tylko jeden. No nieźle. Więc ja najpierw przede wszystkim zbuduję sobie pojazd, który będzie stabilny, będzie jeździł. Ile kół nam dali do wyboru? Ja wolę duże koła zdecydowanie. Lepiej się na nich jeździ. Więc zbudujemy porządny pojazd i dopiero od tego wyjdziemy. Co jeszcze wyczytałem w waszych komentarzach to jest to. Że lepiej kliknąć, kliknąć sobie przycisk restart, czy reset? Reset chyba. Na resecie yy, wystawia wam was, wasz pojazd na polu budowania, a na restarcie wyłącza całkiem level. Znaczy restartuje cały level. Yy, albo na odwrót, nie wiem, już nie pamiętam. Ale w każdym razie da się to zrobić lepiej niż jak to robiłem. I, yy, i nie trzeba wcale zaczynać od początku całego budowania. Tylko można sobie troszeczkę ten proces przyspieszyć, bo tylko zrestartować auto. No, połóżcie. Yy, więc... Standardowo będziemy starali się zużyć jak najmniej materiałów, bo to bardzo ważne w tym trybie. Żeby zużyć jak najmniej materiałów, e, a żeby pojazd przy tym był i, i jak najbardziej mobilny. Więc zrobimy sobie coś takiego znowu z tyłu, a z, znaczy z przodu. A, a z tyłu sobie tylko to przedłużymy delikatnie. Damy tutaj kółka. No, to są bardzo duże kółka. Myślę, że będzie bardzo stabilny. Bardzo stabilny powinien być. Chociaż nie wiem, czy nie będzie... Hmm szerzej by to się przydało zrobić i to szerzej, i przód też zrobimy troszeczkę szerzej później. Akurat tutaj drewna mamy całkiem sporo. Zrobimy coś takiego, żeby to naprawdę, naprawdę było stabilne i sensowne e, i żebyśmy za pierwszym razem byli w stanie zrobić to jak najlepiej. Silnik damy sobie tutaj. Ładnie tu będzie pasował. Fajnie, nawet mi się podoba. Podłączymy go przede wszystkim. Ok, tu jest dobrze, tu jest dobrze, fajowo. I tutaj sobie zrobimy coś do skręcania, tylko ja sobie to wysunę jednak dalej troszeczkę, bo wydaje mi się, że jest za blisko. Tak i tak. Ok. No i tak i tak. Dobrze. Jak widać, mam jeszcze Beringi 4. I one będą potrzebne na pewno do tego, żeby zbudować jakiś koszyk, który by te kule nosił. Ten koszyk musi nie tylko je łapać, ale też puszczać. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że on musi mieć możliwość upuszczenia tej kulki. O ile to będzie kulka, ale tak zakładam, tak wygląda. Na bank będzie to kulka. Myślę, że mamy takie 99% pewności, że to kulka, bo tam te kształty tak wyglądały jak kulka. Y ok. No i tutaj musimy sobie zrobić jakiś mechanizmy do łapania tych kulek. I na pewno ten mechanizm musi być tak skonstruowany, żeby był w stanie to z ziemi podnieść i później jeszcze podnieść do góry i to jest też bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Ja najchętniej bym sobie zrobił to na beringu jednym przynajmniej, chociaż ile mam silników? Silniki, silnik elektryczny mam jeden tylko, kurde, szkoda, że to tylko jeden, jakbym miał dwa. Gdybym ja miał dwa silniki, co ja bym z nich zrobił? Eee, w sumie ten silnik nie wiem, do czego mi tak naprawdę będzie potrzebny. Najchętniej bym zrobił na kontrolerach to wszystko. Jeden silnik to mi bardzo mało daje. Znaczy, mógłbym to podnosić ewentualnie do góry, a później by to spadało sobie siłą grawitacji w dół. Ale wolałbym tym podnosić do góry. Tym podnosić do góry, z tego zrobić jakiś koszyk. Eee, to mi na razie nie będzie potrzebne na pierwszym pasku, To na pewno nie, to na pewno nie. To na pewno nie, więc sobie tutaj damy przycisk. Ty bym mógł robić niby tak nie na stałe. Sobie zbierać. bez sensu. Dobrze, spróbujemy to zrobić tak. Mam jakiś tam plan. Mam jakiś tam plan, jak to zrobić. Chciałbym, żeby. A drewnienko to mi się jednak przyda, jeszcze przez chwilkę. Tylko, że tak, zrobimy tak. Chciałbym, żeby to było na wprost, ale w momencie, kiedy sobie kliknę guzik, to żeby opadało niżej i było w stanie łapać coś e, niżej. I myślę, że, że to będzie klucz do sukcesu, e, żeby, żeby taka możliwość nam się tutaj e, pojawiła. Mhm, ok. Tylko teraz tak. Chyba z tego będzie najlepiej. Coś takiego zrobić. Aha, ja mam bardzo mało tych części, kurde. Bardzo, bardzo mało mam tych części. Do łapania tej kulki. Trzeba bardzo oszczędzać. Strasznie bardzo trzeba oszczędzać. Ajajaj. Ajajaj. No bo tak, to by było... Coś takiego, ale to jest za małe chyba. Chyba to jest za małe. Coś, coś takiego bym musiał zrobić, ale tych klocków kurczę jest tak malutko, że malutko. Właściwie to mógłby to zrobić ze zwykłych tych klocków, tak samo dobrze. O, tu możemy sobie zrobić w ten sposób I, i też będzie elegancko. Tak mi się wydaje, że będzie elegancko. Chodzi o to, żeby tylko to złapać. Więc yy, 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 yy. ciekawy, kurde, kiedy to wypadnie i czy to w ogóle wypadnie. Może od tego zaczniemy, że ja spróbuję się tam przejechać i zobaczyć, czy to w ogóle wypadnie mi stamtąd. Bo ja nawet nie wiem, co to będzie i jakiego to będzie ksz kształtu, tak do końca. Czy to nie będzie czasem dużo mniejsze. Dobra, jeździ całkiem spoko. E, tylko damy troszkę więcej mocy. No teraz to już jest za dużo mocy, bo się ślizga. Podjedziemy tam i zobaczymy, czy coś w ogóle stamtąd wypadnie. I przy okazji spróbujemy ten przycisk reset kliknąć. Dół mi całkiem... O, wypadła kulka. No dobra, i tą kulkę trzeba złapać. Ja się tu zmieszczę bez problemu. Złapać i przewieźć. I to jest nasz y, 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 cel. Dobra. Reset. Pyk. O, i fajnie. I nasze auto wróciło na miejsce i wszystko się zgadza. Dobra, ta kulka wcale nie była taka jakaś bardzo szeroka. Ona będzie na e, 2 na 2 2 na 2 Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Więc ja bym to zrobił troszeczkę inaczej. E, nie będziemy zużywać do tego specjalnie tych tych, tych tych klocuszków. Znaczy tu na dole to akurat zużyjemy, ale tu nie będziemy zużywać bo ona, tak mi się wydaje, że jest 2 na 2, to tu się zmieści. Zrobimy sobie 3 na 3, czyli coś takiego. Coś takiego zrobimy. To damy troszeczkę wyżej. Eee, damy tu i tu. I tu i tu. I to już jest jedna strona, którą będziemy mogli to złapać. Raczej. Wydaje mi się, że bez problemu to złapiemy. I tu będzie druga strona, która będzie do łapania i opuszczania. Tylko, że ja sobie zrobiłem to kurczę trochę. Trochę nie do końca. A ja muszę to do góry jeszcze podnieść. O nie! Więc to musi być na tym. Na tym. Na tym to musi być zbudowane. <laughs> ok. I zrobimy po prostu coś takiego z drugiej strony, i, i powinno to zadziałać. Może. Może to zadziała, a może nie. Kto to wie? Kto to wie. Podoba mi się ten tryb. Naprawdę mega podjarany, że mogę sobie w niego pograć. Dobra, nie jest to do końca równo. E, Tamto będzie się opuszczało niżej i to rodzi problemy, bo może się tak stać. A, to się nie będzie chciało wcale wykrzywić przecież. O! Dobra, schrzaniłem troszeczkę. Proszę mi oddać klocki. Dlaczego się nie będzie chciało wykrzywić? A, dlatego, że się tu będzie blokować. E, tak musimy zrobić. O. I zacy, teraz to te jest Gites. Nie jest to wyśrodkowane, ale powinno wystarczyć. To tak będę i tak, znaczy, będę mógł yy, przecież całym pojazdem ruszać, więc będzie easy. Dobra, to powinno łapać bez problemu raczej. Yy, tylko problem jest taki, i to już wiem, że jak to się opuści na dół, to to będzie krzywo stało, i nie wiem, czy aby ja na pewno złapie tą kulkę. Ale w sumie jest na tyle szeroko, że powinno złapać. Raczej, raczej powinno złapać. Dobra, sterowniki. Przycisków mam 5. E, to bardzo dużo, ja potrzebuję na razie dwa sterowniki. A, i to miało jeszcze do góry jechać przecież. O, to troszeczkę pominąłem ten etap, a powinienem go zrobić dużo wcześniej. Potrzebuję spawareczkę. Potrzebujemy spawerkę, spawerki. pyk. E, gdzie ja mam połączenia? Tutaj mam jedno połączenie i to tutaj. Ojoj, 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 oj plaga, Ty tygamoniu. tygamoniu, plaga, dlaczegoś tego nie zrobił wcześniej? dobrze odetniemy to tu to po pierwsze damy to tak i, 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 i. żeby to nie szorowało ziemię. po tak tak teraz to tu i jak to będę chciał opuścić, to będzie wszystko haczyło bardzo, bardzo o glebę. I to niedobrze. Czyli znowu schrzaniłem. <noise> Czyli znowu plagus schrzanił. Hmm. Chcemy to zrobić inaczej. Zdecydowanie. Eee, zrobimy to sobie tak. Tak, tak. I w dół. O! Teraz to będzie git. Dobrze, czy wszystko tu jest jak trzeba? Yy, to się opuści na dół, to będzie się otwierać. Czy będzie się chciało otworzyć teraz? No niekoniecznie, nie powiedziałbym, że to się nam otworzy. Przy takiej konfiguracji. Ojejkuś. Ojejkuś, ojejkuś, plagusie. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. tu. Dobra. Zaraz to poskładam, spokojnie. Teraz będzie idealnie. Dobrze. Eee, <laughs> więc tak. Ciebie potrzebujemy tu. To będzie nasza jedynka. I eee, jedynka będzie opuszczała to dosłownie o 15 stopni w dół. Miejmy nadzieję. Eee, to będzie dwójka i to będzie otwierało się o 30 stopni. Eee, nie więcej, żeby nie blokować tam rzeczy jakoś zaspecjalnie. Eee, i spoko. Tak. Jedynka, dwójka. No i trójka. To będzie przycisk. Możemy bezpośrednio do tego. I to damy. Bardzo powoli. I do góry tak z piątkę. Myślę, że będzie spoko. Dobra, jedynka. Zjeżdża w dół. E, a dwójka? Co ja zrobiłem z dwójką? Czy ja tego nie podpiąłem? Oho. No, jestem gawą, jak zwykle. Dobrze, ale czy to wystarczy, aby na pewno? Żeby ta kulka tam wjechała? A raczej wystarczy. I raczej jak ją złapę, powinno to tam zaskoczyć ładnie. No zobaczymy. Zobaczymy za chwilę. Więc dwójka. Jedynka do góry i mogę sobie jechać. I trójka ewentualnie mogę sobie to wziąć wyżej. I teraz, czy jak kliknę dwójkę, to czy ta kula wypadnie? Mi się wydaje, że nie. Mnie się wydaje, że, to, że ta kula nie będzie chciała wypaść. Dlatego zrobimy sobie bardziej skomplikowane to i dodamy sobie jeszcze z drugiej strony, żeby to się ruszało. Dobra. Po prostu zrobimy lustrzane odbicie i dodamy tutaj, żeby to też się odbijało, i będzie wtedy kozacko. Będą takie działające szczypce po prostu. Ok. To musi być w drugą stronę i pyk. I cacy. Co za odcinki, kurde. Oj, teraz to idealnie będzie łapało. Da, dajemy w dół, łapiemy. Miejmy nadzieję, że on to będzie w stanie złapać. Do góry, i teraz, jak sobie otworzę, to to musi stamtąd wypaść. no Nie ma opcji, żeby nie wypadło. okej okay. to jest mój, mój, moja maszyna, która ma tutaj działać cuda. Czy to nie jest, czy to nie powinno być troszeczkę niżej? No, myślę, że tak. Myślę, że tak, że, to, że ta jedynka jeszcze powinna troszeczkę niżej zjeżdżać. Tak, do samej ziemi. No i jest do samej ziemi. E, ok. Hmm. Może się uda. Zawsze mogłem to zrobić przy ziemi po prostu i wtedy bym nie musiał tego obracania robić. Po prostu by było przy samej ziemi i łapałoby jeszcze lepiej pewnie. I mógłbym jeszcze coś zrobić. Dobra, spróbuję, może zadziała. Może spro... zadziała tak w taki nieskomplikowany sposób, a może będziemy musieli jeszcze kombinować. Jedziemy. Jedziemy, sprawdzamy to. Eee, trochę większa jest ta kulka chyba niż mi się wydawało. <grym> Dobra, łapaj ją. Okej, okay. złapałaś. Fajnie. Tylko ostrożnie, żeby ona nie wyjechała, bo wychodzi na to, że przygotowałem się na trochę mniejszą kulkę. Dobra. <grym> eee, dobrze. Nic się nie stało. Ej, goście, nic się nie stało. E, no trochę mało klocków mi zostało. OK. Oki doki. No dobra. Teraz teraz będzie idealnie po prostu. Dobrze. Czac. Zamykaj się. Do góry. Pik! Oj, teraz to się trzyma, patrzcie. Eee, w sumie powinienem wjechać raczej tyłem niż przodem, albo po skosie. Ale chyba będzie idealnie. Nie, nie będzie idealnie. I teraz, jakbym zrobił to przy ziemi, cały ten mechanizm przy ziemi, to byłoby ciężko tutaj wjechać na pewno. Oni, oni specjalnie skurcz... A, ja przytrzymam trójkę jeszcze. Czym ja się przejmuję? Wrzucę się na trójeczkę ja... i. <laughs> o nie! O ty, Pieronie! Nie, no, muszę mieć dobry czas. Dobra. Dawaj, wjeżdżamy tutaj. Przecież ja mam taki dobry mechanizm przygotowany. Ja się jeszcze przejmuję. Czym ja się przejmuję? Do góry! moja piłeczko, ale fajne. <laughs> Strasznie mi się podoba. Takie minigierki to ja szanuję. Dobra, teraz trzeba powoli tam wjechać tak, żeby to się nie wysypało jakoś specjalnie. By, 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 by. Trzeba, trzeba uważać. o, o, o już się prawie wysypało. No idealny prześwit. <laughs> Dobra, nic się nie dzieje. Ona sobie sama tam wiedzie, patrzcie. Pyk. No, dawaj, dawaj. Pyk. Ha, ha! Ale jestem dobry w tą giereczkę. Py, 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 Nie! Minuty i sekundy. I będzie plaga gamoniu znowu. Plaga ty gamoniu, no po prostu wow. Ale trzeba być gamoniem, że tak zrobić. W jedną stronę się tak ładnie tutaj nie spieszyłem, a w tą stronę... O nie no, schrzaniłem. Nie ten przycisk kliknąłem. A w drugą stronę tak spierdzielić, no? ładnie jeździ ta maszyna. Powiem, wam, że teraz jak już widzę, jak to działa, to można by było ją zrobić lepiej, a, ale i tak jest dobrze. Myślę, że to i tak jest maszyna, która jest w stanie to ugrać bez problemu. Tylko jeszcze musi pan kierowca się wykazać troszeczkę yy, skillem. A nie tylko sama maszyna. No nie, no nie, no nie, no nie. Właśnie o tym mówię, że pan kierowca tutaj dzisiaj no skill totalny. Spoko zbierzemy ją chyba. Chyba. Bo nie będzie wcale łatwo. No, nie, nie będzie łatwo. Nie! Ja wicie co, wiecie co? Kto by się spodziewał takich utrudnień Ja sobie jeszcze tutaj dodam to Przecież mogę tu dać zwykły klocek, ale to pewnie się zablokuje wtedy. Dobra. Teraz jest idealnie po prostu. No, no lepiej się tego nie dało zrobić. Teraz się musi trzymać super fajnie. Okej okay. nie ty. No po Panie. prostu to niemożliwe jest nawet, no grzym. Że... Przyciski mylić! Gościu, ile razy już jechałeś tym? Dalej, przyciski mylisz. Weź to, zamknij ładnie. Super, teraz do góry, jeszcze wyżej. Powolutku jedziesz. No teraz to ta kulka się tam trzyma, tak że nie, nie ma szans, żeby wypadła, chyba. No chyba, że będę szarpał tym pojazdem strasznie. O, tak teraz szarpiam. Dobra, 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 już. Spokój, spokój trujeczka, myk, yy, dwójka. Siup, pyk, wiechanet, elegancko, teraz się nie wywróć, gamoniu. A już znam sterowanie moim pojazdem, więc będzie, będzie easy. Będzie easy, mówię wam to. -ny 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 -ny. No, kołem żeś zahaczył, gamoniu. Ale ładny ten samochód, jak on mi się podoba. Taki jest, w sam raz. Nie ten przycisk, znowu. No, muszę podjechać do samej ściany, jednak. Dobra. Dobra. Na luzie. <laughs> Ale fajne. Jejciu, jejciu. I mam nadzieję, że będą często dodawali nowe plansze, bo to jest kozackie po prostu. Jak się tu można świetnie bawić. No, kozackie po prostu, no szok. Dobra, opuszczamy to. Będzie się lepiej trzymało. Bo jest niżej środek ciężkości. Ej, więc będzie cacy. Dobra. Uła. Uła. Kto tu się tak świetnie przygotował? Ha, 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 ha. Ojejku, czy ja to tam dostanę w ogóle? Pewnie, że tak. Bo ja to upcham. Ha, ha. Jeszcze jeden muszę zabrać? Jeszcze jeden muszę... Nie, no, to już jest finał chyba. Ta, tu jeszcze kulka jakaś wypadła. A to była do drugiego, a ja wziąłem z pierwszego, czyli można to było zrobić szybciej. Jej, brawo ja! Uhu. Brawo plaga! jej. Minuta 47. No, zobaczymy, kto to zrobi szybciej. Ha, ha. Bardzo fajnie. Strasznie mi się podoba ten tryb. No, po prostu jestem największy fanem, nie? Jak wam się też podoba, to łapy w górę i komentarze. I pamiętajcie o subach. Suby są bardzo ważne. Suby są najważniejsze. Idę sobie. Papa, pa. dzięki za zaglądaniu. Trzymajcie się. I pamiętajcie o wielkim gg dla mnie, bo przyszedłem. Tak, udało mi się. Za pierwszym razem. Za pierwszym razem.